Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Bystroński, jestem pracownikiem firmy Syngenta, zajmuję się doświadczeniami i doświadczeniami zbożowymi, czyli pszenica, jęczmiona, wszystkie ogólnie zboża. W dzisiejszym dniu chciałem Państwu zaprezentować plantację jęczmienia hybrydowego, oczywiście odmian Syngenta, która znajduje się w gospodarstwie Worpol Sulików. Tadeusz Mochalski, wiceprezes przedsiębiorstwa Worpol w Sulikowie. W zeszłym roku jęczmień hybrydowy płonował na poziomie 6,5 tony, natomiast jęczmiona populacyjny w granicach 5 ton. Na tym polu mamy trzy odmiany jęczmienia hybrydowego, ale również obok mamy dwie odmiany jęczmion populacyjnych. Chciałbym również Państwu pokazać różnicę przy takim przebiegu pogody, jak wyglądają jęczmiona hybrydowe i jęczmiona populacyjne. W tej chwili przejdźmy już do spraw technicznych. Wypreparuję dla Państwa kilka roślin. W tej chwili jesteśmy na odmianie Hobbit. I dla porównania, proszę Państwa, chciałbym wykopać jeszcze kilka roślin jęczmienia populacyjnego. I tu właśnie widać z bliska te uszkodzenia na liściach. Na liściach jęczmienia hybrydowego tych uszkodzeń było dużo, dużo mniej. Wyczyściliśmy sobie korzenie i w tej chwili możemy doskonale porównać różnicę pomiędzy odmianami i różnicę pomiędzy odmianami hybrydowymi i odmianą populacyjną. Tutaj mamy odmianę Galation. Widzicie Państwo, że system korzeniowy bardzo głęboko sięgający, doskonale rozwinięty. Następne dwie rośliny jest to odmiana Hobbit i to jest odmiana troszkę krótszy system korzeniowy, ale bardziej bujny. Zresztą jak widać pokrojowo jest to roślina o szerszych liściach, bardziej solidnej budowy. Trzecią odmianą jest odmiana Wotan. Bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy. I na końcu mamy odmianę populacyjną, te dwie ostatnie rośliny. I widzimy tutaj różnicę w budowie systemu korzeniowego. Oczywiście tutaj ten system korzeniowy jest dużo słabiej rozwinięty. Policzenie ilości rozkrzewień jest jedną z kluczowych rzeczy w tej chwili na wiosnę, poruszenie wegetacji, ponieważ do tego później będziemy dobierali nawożenia azotowe. Ja w tej chwili wypreparuję te rośliny. 14 rozkrzewień, bardzo dużo. Przy tej ilości rozkrzewień, czyli 14, tą pierwszą dawką robimy bardzo niską. Ja bym tutaj zalecił 20 kg czystego składnika na hektar. Jest to zabieg, który będziemy robili od razu, wczesną wiosną. Następny zabieg, mniej więcej w fazie strzelania źdźbła pierwszego kolanka, zaleciłbym tutaj dawki około 50 kg azotu na hektar i ostatnia dawka w fazie liścia flagowego to 70 kg w czystym składniku azotu na tej plantacji. Dzisiejszą wizytą mam nadzieję, że udowodniłem Państwu również różnicę pomiędzy odmianami hybrydowymi i populacyjnymi, oczywiście na korzyść odmian hybrydowych. Dzisiaj również zobaczyliśmy odmianę, która już funkcjonuje na naszym rynku, czyli odmianę Hobbit oraz dwie odmiany nowe, które pokażą się dopiero w sprzedaży. To odmiana Galation i odmiana Wotan. Jak widzieliście, wygląda to w tej chwili doskonale. Te odmiany świetnie poradziły sobie z obecnym przebiegiem pogody. Jestem przekonany, że na tych polach będą doskonałe plony.